Jurassic Park Alive. Super gra. Ale w ostatnim odcinku powiedziałem wam, że jest to gra typu AR. To czemu wam nie przedstawiłem trybu AR? Tryb AR wygląda świetnie, wręcz niesamowicie. I jest bardzo zbliżony do tego, co mamy na iPhone'ach. To czemu oczywiście w Pokémon Go nie możemy otrzymać takiego samego stylu? Odpowiedzieć na to pytanie można w dwojaki sposób. Albo mają lepszy kontrakt z iPhone'em, czyli w tym przypadku Apple'em, z firmą Apple, albo tak naprawdę tryb AR na Androidzie jest ograniczony. I prawdopodobnie tak jest, bo oczywiście patrząc na aplikację w sklepie Google Play, wchodząc oczywiście w co nowego, zjeżdżając prawie na sam dół, mamy kompatybilność trybu AR do różnych telefonów. I oczywiście w głównej notce jest napisane, że AR jest kompatybilne z modelami Samsung S8 i do góry. Gdzie oczywiście sama aplikacja 4.4 wymaga Androida tylko. Tak tutaj Samsung S8 do góry i Google Pixel z OS, czyli z tym systemem operacyjnym 7.0 lub wyższym. Jednak oczywiście jest anotacja odnośnie jakby dodatkowych funkcji, w sensie rozszerzenia tej informacji. I tu jest właśnie kilka rzeczy, które nas interesuje. Przede wszystkim lista modeli, jak i też kwalifikacji telefonu do tego, żeby używać trybu AR w grze Jurassic Park Alive. I prawdopodobnie w przyszłości w trybie AR Plus na Androidzie właśnie w grze Pokémon Go. Jednak oczywiście jesteśmy w tej chwili w Jurassic World Alive. I tu jest informacja, że AR Core jest dostępny dla Androida 7.0 lub w górę. To czemu oczywiście nie jest dostępny na moim telefonie? Bo nie jest. Tu jest kilka właśnie modeli telefonów, które oczywiście mają jakiś tam lepszy system, lepszą architekturę, lepsze podzespoły, które umożliwiają oczywiście na tych telefonach korzystać z modelu AR, który jest oczywiście świetny. I tutaj macie listę telefonów, które oczywiście obsługują tryb AR w aplikacji. Można było się spodziewać, że nawet w przypadku Samsunga będzie tych modeli o wiele więcej, bo są to oczywiście telefony flagowe i tak naprawdę rozpoznawalna jest ta marka bardzo, więc powinni dopasować tak naprawdę większość modeli do takiej aplikacji. Jednak mimo, że jest ich najwięcej, to i tak zwróćcie uwagę, że wszystkie modele co pod koniec roku 2017, więc praktycznie wszystkie najnowsze. Jednak jest adnotacja do Samsungów, że modele z numerem kodu, które kończą się na 0 lub 8, nie są supportowane, czyli G9600. Czyli przypuśćmy, jeżeli mamy Samsunga, dajmy na to, nie wiem, S5, on zawsze ma później kod i chyba I9505. Ale oczywiście ten model nie uwzględniany jest tutaj, w tym miejscu, więc trzeba tu patrzeć właśnie na model telefonu. Nie tylko na A5, A8, S8 i tak dalej, tylko że na model architektury telefonu. Ja za niedługo planuję sprzedać swój telefon i jak i też kupić nowy, który umożliwia korzystanie z trybu AR w tej aplikacji oraz dodatkowo prawdopodobnie w przyszłości tryb AR w Pokémon Go, AR Plus, oczywiście zaznaczam. I oczywiście będzie to model prawdopodobnie Moto G6 Plus. Czyli oczywiście nowszy model mojego telefonu. Po prostu się w nim zakochałem, no cóż poradzić. Tylko szkoda, że to naprawdę Niantic to personalizuje tą grę swoją na potęgę. Bo gdyby tak naprawdę, tak wam mówiłem, wprowadzili tryb AR na Androida do tych konkretnych telefonów, to by po części się naprawdę zachęcił do kupowania telefonów graczy z całego świata. I zrobiłby darmową reklamę do tych telefonów. A oni chcą, tym samym tak jak było właśnie w przypadku Apple'a, chcą podpisać z nimi umowy albo tak naprawdę wymusić u nich kooperację, żeby zyskać więcej. Tak to na pewno wygląda. I żeby odcinek nie był zbyt krótki, przejdziemy do walki, gdzie tak naprawdę jedno zwycięstwo dzieli mnie od wbicia nowej rangi, nowego poziomu. Ale wcześniej oczywiście otworzymy trzy skrzyneczki, ostatnie zdejmiemy na koniec, na nowy odcinek. Pierwsza skrzyneczka. W niej oczywiście kasa, darty i... to już mam. O, tego nie miałem. Ten się przyda. Kolejna. Mam nadzieję, że coś ciekawego będzie z dinozaurów. Ten dalej powtórka. Dalej ten sam. Zwróćcie uwagę, że powtarzają się dinozaury z tych skrzynek niebieskich. Są darty. O, już Velociraptor. Tu się zmienił. I ten nowy. Proceratosaurus. Może być. Jedno zwycięstwo. I mamy nową rangę. Brakuje mi jednego.
nawet dwóch. Nie wiem, czy to wygram. Nie mam pojęcia. Na start spróbujemy coś szybkiego do tego zrobić. Z kontrą, ale wytrzymały najlepiej. Może być. To on ma kontrę, pamiętajmy. Mamy pierwsze uderzenie. Piercing i drugi atak. Nie, drugiego nie ma. To nie ten dinozaur, pomyliłem się. Nie rozwali nas. I teraz możemy go cofnąć. Prędkość szybszy będzie mimo wszystko ten z większą ilością obrażeń. Znaczy bardziej defensywy. 500. Ma mega mocnego mimo wszystko. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo naprawdę on nie ma szybkiego ataku drugiego, więc... Nie wiem. Jest, pokonany. Ale drugi atak zmarnowałem chyba. Bo przypuśćmy, na niego mogłem wykorzystać. On jest tutaj szybszy, zostaniemy oczywiście przy nim, żeby go pokonał, chociaż kurde... Mam takie małe wątpliwości. Zmienimy. Jest ciężko, w każdym razie jest ciężko. Ten ma kontrę, więc powinno być ok. Krytyczne obrażenie, no to tego się nie spodziewałem, sorry. Mam mimo wszystko dalej pierwszeństwo. Drugi raz. O, ma pierwszeństwo, tylko proszę bez kontry. Świetnie. Gdybym miał naprawdę krytyka, to bym dalej przegrywał. I do samego końca bym przegrał. Teraz mam shielda, ale jeżeli wybierze dobrego dinozaura, to mi zniszczy to. I w tej chwili mi zniszczy to. On jest szybszy. Rozwali mnie. To jest przegrane. I dalej jest szybszy. Ten dinozaur, który widzicie właśnie naprzeciwko, ja go mam, ale jeszcze nie jest powerpowanego. Zadzimy 20 punktów. To będzie mi 60. Mimo wszystko trzeba dwie walki. O, czekaj, bo to może być zwycięstwo. Nie może być, nie? To nie jest... Nie. Końcówko, gdyby dostał krytyka, to byśmy wygrali. Ten dinozaur, muszę go zaaplikować do mojej drużyny. Bo ma drugi atak fajny, który niweluje jakiekolwiek bonusy, które się nałożą na dinozaura. Jest. Musimy go stworzyć. Czy mamy w ogóle wystarczająco DNA, żeby się nim pobawić? Mamy. Super. To jeszcze w takim razie ewoluujemy go. Ten. Za tego. Ten zostaje, pozostałych sparapujemy. Wcześniej, gdybym sparapował na czas tamtego dinozaura, to być może tym ostatnim uderzeniem byśmy wygrali. Dwa zwycięstwa i mamy nową rangę. Oby poszło łatwo. I mamy go w swoich szeregach. Super, tylko nie mamy defensywnych dinozaurów. Mimo wszystko na sam początek weźmiemy naszego kolegę, Velociraptora. Świetnie. Powinien go położyć na raz? Może? Nie. Potrzebujemy więcej obrażeń. Teraz będzie na raz. Velociraptor mimo tak naprawdę... O kurde, to jest ten, co się boostuje. Ale mam pierwszeństwo, więc powinien mimo wszystko dać potężne obrażenia. Jeden buścik i byśmy wygrali. Ale ktoś go straci. Jednym dinozaurem, dobrze wybranym, na kontrze, można wygrać całą walkę. Albo to jest ten, który się boostuje. Ja już nie pamiętam. Zmniejszamy prędkość. 900. 900. Także kolejna walka i wygrana. Przeżył! No way, nie wierzę! Jednym dinozaurem wygrałem. Zmienił go!
Można było się tego spodziewać. Krytyk. Ja pierdzielę, jeden level do góry byśmy wygrali. On miał krytyka. Ale to były przepiękne. Pierwsza walka, szybki atak, może być ten. To mogło być piękne zwycięstwo. Ale łatwe. Jeszcze jedna szybka walka i... jest. Jeszcze raz próbujemy zagrać właśnie Velociraptorem na sam początek. Ups, to pierwszy teraz. Od tego zależy, czy będzie dalsze zwycięstwo. Oh no. Na raz poszedł, mimo wszystko. Czemu on zagrał tym pierwszym atakiem? Nie bym pewien. Ale w tej chwili nas położy, więc ja sobie go zmienię. Na... tego. Dobrze obrażenia, mamy armor. Bez słapa. Vulnerable atak. Czyli odkrywanie jego całego punktu. Jeszcze raz nie pozwoli nam go zniszczyć, ale straci trochę. Krytyk! Mógł do końca pociągnąć! Mógł! Armor dużo daje u nas. Mega dużo. Drugie zwycięstwo i jeszcze jeden pokonany. Ten z boostowaniem. Dalej jest szybszy, pamiętajmy. Krytyk na koniec bez szału. Mamy tu szybszy atak, więc dużo obrażeń zadamy. Mimo, że jest większy. Zmniejszymy obrażenia i krytyk. Mógł być krytyk. Drugie zwycięstwo i teraz szybszy atak. Chcemy stuna. Dobra. Większe obrażenia, znaczy w sensie więcej HP powinno to działać. Jednym hitem powinniśmy go powalić. Tak jest. Jest zwycięstwo. Nowa ranga. Już się nam pojawiło. Montsibo. Arena Exclusive Reward. Irritator generacja druga. Mamy kilka oczywiście dostępnych jeszcze z inkubatorów. Naprawili chyba ten błąd odnośnie levelowania, bo wcześniej właśnie to okienko powodowało, że wyskakiwał błąd i nie można było nic zrobić. Dobra, z mojej strony to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Heja!